I cześć na was, z tej strony dzisiaj nowy odcinek z The Burning of Isaac. Dobra. Dzisiaj zrobimy sobie Daily Run i zobaczymy, co to w ogóle jest, bo jestem cholernie ciekawy. Bo szczerze wam powiem, jeszcze tego nie robiłem, a jestem ciekawy, tak? Dobra, mamy Daily Runa i jest to chyba Azazel. Czy to jest Azazel, czy to jest kto? Ja nie wiem tak naprawdę, kto to jest, ale za chwilę zobaczymy. Poczekajcie, tak, to jest Azazel, dobra. Mamy Curse of Darkness i mamy czas, który nam leci w dół i skoro leci nam w dół i wszystko leci nam w dół, co nie jest zbytnio miłe. Cholera jasna, o kurde, już mnie zaatakowało, dobra. Już jestem w dupce, już jestem w totalnej dupce w ogóle. Ja nie wiem, o co mi tutaj chodzi, ale to chyba jest czas, to jest chyba na czas run, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien, co my tutaj mamy zrobić. Czy mamy po prostu przebiec na szybko i mamy nie dać się pokonać, czy o co tutaj chodzi? Bo ja nie rozumiem, dobra, za każdego potwora zdobywamy, za każdy item zdobywamy punkty, za wszystko zdobywamy punkty, wow, dużo hajsu. O, lock up. No i znowu ze mnie zebrał to coś, ja nie wiem, jak ja to robię. W ostatnim runie też mi się zdarzyło, że ja zebrałem lock up z kasy, po prostu tak z dupy, tak boom, poszło. No i znowu, patrzcie, Jezu, ile hajsu. Dobra, pójdziemy sobie tutaj w lewo może. Co wy na to? O, tutaj mamy ten, mamy pokój, gdzie możemy się zasacrificeć, że tak powiem, prawda? Czyli poświęcić w ramach itemu albo czegoś nasze życie, nasze jedno serduszko. Tutaj mamy jakiś wish granted, ja nie mam pojęcia, co to jest za item, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego w sumie nie pokazuje mi tych itemów? A, pokazuje mi na dole, dobra. Nie, w ogóle mi nie pokazuje, dobra, dupa, w ogóle dupa, he farts. A, jednak pokazuje mi item, dobra, czyli po prostu tego itemu, który poprzednim razem zebrałem, mnie pokazało. Okej, dobra, to jest troszeczkę nawet jakby nie patrzeć zrozumiałe. Rozwalamy sobie też kubki tutaj. Skupek niestety nic nie wypadło. Szkoda, że jednak że mam tego Curse of the Darkness. Kurde, mam Facebooka w tle włączonego i nam daje gówniane dźwięki, nowe facebookowe gówniane dźwięki, które nie są fajne, wam tak szczerze powiem. Czekajcie. Ja go rozwalę, dobra, rozwaliłem, proszę bardzo. Mówiłem, że go rozwalę, mówiłem HP up, super. HP up, ja po prostu uwielbiam HP up. Musiałem trochę przesunąć pop filtr, żeby było lepiej słychać, żeby wszystko było ok. Dobra, przechodzimy to jak najszybciej się... Fucking shit, ja wiedziałem, że to się stanie. Co to kurde jest? Co to jest za cholerstwo? Ej, ja nie mam pojęcia, co to... O, damage up, super, ok. Poczekajcie, the full, poczekajcie, wiecie co, ja najpierw wezmę... Pójdę może tutaj, znajdę pokój ten walony, taki śmiechowy, wiecie. Ok, bo te pająki potrafią ogólnie skakać, co mnie... Mega wnerwia, czy my mamy... Czy to jest Immortal Friend, co my mamy? Bo ja nie jestem dokładnie pewien, nie widzę. Nie wiem, kurde, ej, uwierzcie mi, że ja nie wiem, co to jest. Czy to jest Immortal Friend, czy co to jest? Nie wiem. Wygląda trochę jak Immortal Friend, tylko jakby troszeczkę tekstura była przerobiona, dosłownie. Poniekąd to jest straszne, a poniekąd to jest nawet fajne, jakby nie patrzeć, ale kurczę. Please, no, God, no, please, stop. Ja nie rozumiem, o co tutaj chodzi, no ale dobra, nie wiem, no dwa rany pod rząd Azazelem, kurde, trochę nuda, jakby nie patrzeć, ale kurde, no co ja mogę na to poradzić, no bywa czasami tak. Ogólnie ja wolę chyba najpierw iść do Treasure Roomu, którego tutaj niestety, ale nie widzę, dlatego pójdę może na prawo i ciągle nie wiem, co robi ten item, który wypadł mi z tego tam potwora dziwnego, naprawdę. To jest, kurde, pierwszy raz ja to widzę i mnie to, kurde, zastanawia. I mnie to, kurde, naprawdę zastanawia. Piszcie mi w komentarzach, bo pewnie do tego czasu nie dojdę, co on robi. O, 9 lives, poczekajcie, 9 lives, będzie ok. Użyjmy sobie range down, dobra. Okej, okay, to mi gówno dało, ale dobra, mamy pierwszy item Gapiego, czy jakkolwiek tam się nazywa. O, to nie wiem, co to jest, Sweet Revenge. Ja nie mam pojęcia, 10 żyć, dobra, dało mi dodatkowe życie. Tutaj mogę ogólnie wymieszać sobie ten item, ale dobra, trudno. Nie wiem, dało mi jedno życie, nie ma co. Może być ok, jakby nie patrzeć. Weźmiemy sobie to. O, z tego co widzę, a jednak jest ten pokój, dobra. To czekajcie, muszę wziąć znowu ten, z powrotem ten itemek. Uuu, jakaś nowa pigułeczka. O, hematomatomasis, okej, okay, dobra, tak, okej, okay. Nie wiem, to mi w sumie nic nie daje, ale dobra. O, przeteleportowało mnie, a nie, what? Ja nie tu wlazłem, kurde, ja nie tu wlazłem. O, ki, teraz mi się kurde pojawia ki, no naprawdę. Co za fail. O, poczekajcie, to znam ten itemek, znam ten Curse Immunity, okej. Okay. I daje mi jedno życie czarne i coś tam jeszcze chyba, nie wiem co tam jeszcze było, coś widzieliście, co chyba sami przeczytaliście, prawda? Dobra, użyjmy z tego itemka. I ja, kurde, użyję sobie tego itema, tego O. To jest Resistance, czyli odporność, że tak można by to przetłumaczyć. Nie wiem, ja go użyję sobie na bosie, nie wiem czy mi się to przyda na bosie, ale ja sobie go użyję. I zobaczymy, jak to działa. Ale fajne! To mi daje ochronę, ja nie wiedziałem, że taki itemek tutaj jest, to jest nowy item w tej grze.
Czy on mi daje item na zawsze? Znaczy, on mi daje chyba na zawsze, kurde. Nie, na speed up, dobra. Nie, on mi daje to na zawsze, kurde, ty patrzcie. W sensie na całą taką rundę, wiecie o co mi chodzi, prawda? Jakby nie patrzeć poniekąd, mogę wziąć to, co jest po prawej stronie, bo mam jedno serce i mi dwóch nie zabierze. Niestety nie mogę potem wziąć tego po lewej, więc jakbym miał może trzy serca, albo dwa serca w sumie, to mógłbym wtedy wziąć to i to. Ale mogę niestety wziąć tylko jeden item. Mogę to wziąć? Mogę to wziąć. Wezmę to sobie, bo ja nie wiem, co to robi. Ale jestem ciekawy, bo jeszcze tego itemu nie miałem, to jest chyba jakiś też nowy item. Dlatego to wezmę. Nie będę szedł może, albo nie, wiecie co, mam w sumie darmowy ten, darmowy key. Wiem, że spada mi niestety z każdą sekundą, punkty mi spadają, ale ja pójdę sobie tutaj na górę do tego sklepu. O ile to jest sklep? To jest sklep, dobra. Wybór podwójny, dobra, bierzemy to, bo to jest podwójny wybór przy bosie, przy końcowym bosie, w sensie, że mogę dwa razy, mogę dwa itemy wybrać, tak? A to mi pokazuje, to też jest bardzo fajny item, bo to mi pokazuje, gdzie jest treasure room na przykład i gdzie jest w ogóle cały... jak to się nazywa? No wiecie, Bostrum, tak? O ile, no dobra, teraz zbytnio mnie pokazuje, bo chyba mam już odkrytego. Tak bynajmniej mi się wydaje, zobaczymy sobie niżej. Czy to będzie mi działało, czy to będzie mi działało? To mi kuźwa nie działa, czyli ja straciłem 15 dolców, mam rozumieć, tak? Tak bym to, kurde, rozumiał. Dobra, smutne to było cholernie. Dead Friend, ja nie wiem. O, jakie fajne! Nie wiedziałem, kurde, że ten item też może... O, kocia łapa. Ja to biorę, bo to jest drugi item Grapiego, czy jakkolwiek tam się nazywa. Jeżeli zbiorę jeszcze jeden, to będę kotem. A bycie kotem to jest po prostu tutaj jedna z najlepszych rzeczy, jaka może się trafić, tak wam szczerze powiem. Więc nie ma co narzekać, po prostu bierzmy i tyle. Tak, no chyba dobrze prawie. Czyż nie? Dobra, ogólnie... A tak, to mi pokazuje na mapie ogólnie, gdzie jest treasure room. Teraz tak to zauważyłem. W sensie, wiecie, no ten pokój z tym takim itemem jednym, tak? Który można sobie wziąć. O ile się odblokuje, to to. Nie wiem, co to jest, ale open all doors, dobra. Otwiera wszystkie drzwi na mapie. Powiedzmy, że nie wiem, czy mi się to przyda teraz, tak wam szczerze powiem. Ja bym sobie użył tego, o, tylko że ja tego użyć nie mogę, mam wszystkie serca czarne, a to działa tylko i wyłącznie na czerwone. Dobra, otworzę sobie wszystkie drzwi, jeżeli trafi mi się jakaś... kontener na serce, to ja sobie użyję koci łapy i wezmę sobie chyba ten item, który otwiera mi wszystkie drzwi. Tylko że to niestety nie działa na... Wow, panowie, easy man, dobra, ja wiem, że ja straciłem tutaj życie. O Jezu, jaki mały główienko, widzieliście to? Takiego małego główienka jeszcze tutaj nie widziałem. Poczekajcie, muszę, o Jezu, patrzcie, z jednego wyrosło dwa, no nie, no ja po prostu nie wierzę, że tutaj normalnie dzieci się rodzą na moich oczach, no po prostu masakra. Dlaczego ten walony pająk chce mnie tak bardzo zabić? Dlaczego mnie pięknie widzą w tej grze? Dlaczego, ja się pytam? No te drzwi powinny być otwarte. Kurde, dobra, walić to, wiecie, walić to. Niech będzie. Wziąłem sobie tą baterię, bo to jest w sumie chyba double charge. Nie, to zostawi mi baterię za mną, z tego co pamiętam, dlatego nie będę nic brał z tego sklepu. I ja pójdę sobie, I can see forever! Genialnie, dwa klucze, dobra. Nie wiem, czy ten... Czy ta pigułka odblokuje mi też... fucking shit, nie wiem, jak ja to zrobiłem, naprawdę. Odblokuje mi też dostęp do tego innego pokoju, ale szczerze w to wątpię, wam powiem. W sensie tego super secreta, no chociaż... Nie wiem, kurde, nie pamiętam, za cholerę tego nie pamiętam, ale pójdę, przejdę się jeszcze raz po wszystkich pokojach, zobaczę, gdzie tu jest jakiś pokój odkryty, gdzie mogą być, no ewentualnie tutaj na górze może być. O, jest, super, dobra. I mamy cztery pigułeczki, które dają mi I found pills, I can see forever. W sumie mogę, jakby nie patrzeć, zobaczyć, co ja tam biorę, ale jak jakiś idiota, jak zwykle oczywiście nie popatrzyłem, nic nowego, ja jestem głupi, ja nigdy nie patrzę, ja wiem. Cube, bierzemy to, oczywiście tamto, ja wiem, że to było HPA. Debil ze mnie, mogłem wziąć tamto, co ze mnie za debil totalny, naprawdę, ja nie wiem. No dobra, dupa, no zostaje mi tylko pójść dalej, no bo co ja tu mogę wziąć, no nie wezmę tamtego itemu, który chciałem wziąć w zamian za kocie łapkę, no bo kurde, żem zmarnował sobie właśnie HP up, naprawdę, co za fail totalny. No trudno, no jeżeli chce się dostać kotem, no to trzeba się poświęcić, tak? Bywa, okej. Okay. Nie będę ryzykował. Bo to może mi tylko na złe wyjść, tak
Ja prawie bym się walił dosłownie. O, 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 to jest kurde jakiś nowy pokój. Takiego pokoju już tutaj nie miałem. Bardzo mały pokój, bardzo śmiechowy pokój. Plus 5 bomb z tego co pamiętam. O, I can see forever, dobra, przyda mi się to. Przyda mi się to cholernie, ta pigułka. Na razie może nie będę jej marnował. Użyję sobie potem na jakiś inny dalszy pokój. Tutaj mnie chyba Cube of Meat ocalił tutaj. A dobra, wiecie co, zaryzykuję. Może się trafi akurat tutaj secret. Dobra, gówno, jednak się nie trafił. Liczyłem na jakiś super secret albo na coś, bo tam w sumie żaden pokój się nie stykał z tym pokojem, więc... jakieś śmiechowe. Znowu lock up. No po prostu, I don't believe in that. Nie wiem jaki item tak robi. Czy to jest jakiś specjalny? Co to jest? Direct Tears. O! Ja to pamiętam. Miałem to też na poprzednim runie. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie. To działało tak, że mój Brimstone tak naprawdę się nakierowywał na wszystkie potwory dookoła, które były na drodze, tak? Odbijało się od ściany, co było po prostu genialne. Ja muszę zapamiętać, który item tak robił. I po prostu, no, działał, tak? Działał perfidnie, dobrze. Ale, o, fuck, znowu się gdzieś wywalił. No, wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, że to zrobię, wiedziałem, że to w końcu zrobię, wiedziałem. Ja to po prostu wiedziałem. Ale śmiechowe, kurde, pokoje, naprawdę. To są nowe, śmiechowe pokoje, które są śmiechowe ponad miarę, naprawdę. No kurde, taki pokój bym się to nie spodziewał. Dobra, to jest kupa, która leczy. Póki co mi się nie przyda. To mi wygląda trochę jak puszka Pandory, nie wiem dlaczego. Z chęcią bym to wziął, żeby zobaczyć tylko co to jest. I chyba to wezmę. Double your friends. Brzmi zachęcająco i za chwilę tego użyję wam, tak powiem, wiecie. A w sumie... Nie, dobra, nie będę teraz tego używał, użyję sobie to na następny pokój. Tutaj, o. Albo jeszcze na następny pokój. Żeby ogólnie zobaczyć, jak tylko zobaczyć, jak to działa. Bo w sumie tego itemu jeszcze nie miałem, a zawsze mnie tak ciekawi, co robią te poszczególne itemy, prawda? I raczej, kuźwa, was też by to raczej ciekawiło, tak mi się wydaje. Nie chcę challenge up, chcę to. Użyję sobie tutaj tego... Nie, to kurde, to miało być. Nie wiem, miało doubles... Aha, podwoiło mi wszystkich moich kumpli. Okej, rozumiem, dobra, czyli no dosyć przydatny, kuźwa, itemek, jeżeli ma się od cholery tych moich przyjacielów, tak? W sensie, no jestem rudy, przyjaciół nie mam, więc muszę się z tym pogodzić. O, dobra, dało mi podwójne, czy dało mi serce poniekąd, tak? Tylko że to serce mi teraz tutaj dużo nie da, bo ja nie mogę stracić tego serca teraz. Jeżeli stracę teraz serce, to zginę zwyczajnie i będzie koniec i będzie po mnie. Użyłem niestety pigułki, której nie chciałem używać tak naprawdę. O, w dupę z jednym. O, okej. Nie będę teraz tego używał, użyję sobie tego, znaczy wezmę to sobie po bossie, żeby mieć pewność, że tego nie stracę. No, zespił się dosłownie na mnie, kuźwa! Jakie walone chamstwo, totalnie, jakie walone chamstwo. Dosłownie na mnie się debil zrespił, no to jest HP up, prawda, że to jest HP up? Ja zamieniłem moją kocię łapę. Wezmę to. Damage plus range up, dobra, to nie jest to, co myślałem, że to jest. Fail. Totalny fail. Ja biorę to. Jako, że... O, dobra, tu jest kolejny secret room. Może trafić coś fajnego. No gówno, kurde, gówno. Jedno wielkie gówno, no. O nie, ja już dawno zostawiłem moją kocią łapę. Kurde, ja myślałem, że to było 5 bomb. O, fucking shit. Ale dupa ze mnie. Ale ze mnie jasna, ciasna dupa. Ja pierdzielę, to zostawiłem na poprzednim tym. O, w dupę jeża, moja kocia łapka, no. Jeż, jaki fail. Nie chcę tego gówna, daj mi to. Jezu. No trudno, no kurde, trudno się mówi. Dobra, jeszcze są szanse, że to może wygram, ale... Jak wiecie, ja w to oczywiście wątpię. No dobra, mam niby te dwa serca, jedna połówka, tak naprawdę możemy powiedzieć, że to jest. Bo większej ilości tego po prostu nazwać się nie da. No położę sobie tę niby bombę, tak, położę sobie tutaj tą bombę, żeby nie marnować tej niżej, jakby nie patrzeć tej normalnej, jedną sobie tutaj mogę położyć, zaryzykować. No trudno, no. No dobra.
Co to jest? Your range grows. Ja nie wiem, jak to działa, ale chyba tego brać nie będę. I pójdę prosto dalej, tak mi się bynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że nie zginę na tym pokoju. Nie, dobra. Wejdę. Okej, to było fajne. Nie, jednak nie wiem, co to jest. Nie, gówno. Wezmę to. O, dało mi 10 żyć. Nie. Ja mam ogólnie 10 żyć, dlatego ja tego nie widziałem. Kuźwa, co ze mnie za debil. Och, och, dobra, to zostawię kubkę z tego, co pamiętam. Czarne serce, bierzemy. Okidoki, jeszcze? Jeszcze jedna. Okidoki, dobra. Become the bomb, nie ma bata, nie, to mi chyba zabiera też... też te gówno, a użyjemy sobie, nie wiem, to chyba to się tutaj używa, tak? Kurde, chyba dwa razy trzeba, ja pierdzielę. Nie pamiętam, co zrobiło, to mi chyba dawało serca, kurde, nie mogę się przespać! Are you fucking kidding me? Nie, że tylko Isaac może, Jezu! Nie no, co za fail, totalny fail, naprawdę. Ja zmarnowałem tylko niepotrzebnie dwie bomby. O, czerwona szpinka, tylko szminka, nie szpinka. Better pills by mi się cholernie przydało. Dobra, trudno, nie mam. Idę dalej. Okej, dobra, udało mi się to jakoś przetrwać, idę dalej. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, zobaczymy, mam nadzieję, że mi się uda to normalnie zrobić, łatwo, fajnie. Mam taką nadzieję cholerną. Ja pierdzielę. Dwie, jeszcze jedna. Pieniążek, dobra. No mamy w sumie bossa. Czy to jest już matka? Chyba nie, wiecie co? Chyba nie. Nie, to jest jakiś brownie. Poniekąd bardzo fajny brownie i nawet nie taki trudny. Mamy teraz HP up i mamy coś, czego nie znam, dlatego wezmę chyba HP up, wiecie? Odkryłem wszystko, byłem w Golden Roomie, byłem tam, byłem tu, dobra, idziemy dalej. Żeby już nie tracić czasu, nie tracić punktów. Pewnie i tak, nie załapię się do pierwszej setki, ale no cóż. Trzeba walczyć. Hajs, 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 hajs. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem. I have no idea. Czy ty wybuchasz? Tak, wiedziałem, że ty wybuchasz, ja po prostu to czułem. Sklepik. To mi zbiera czerwone serca, przydało mi się, jeżeli bym miał mały serc, powiedzmy. Ale mam póki co te hemety. Więc... nie! O, w dupę, przecież... Ja pierdzielę sobie za debil. Ja nie mogę, jaki ze mnie debil, naprawdę. Dzisiaj same fejle walę, naprawdę. Same fejle. Golden Room jest tam na górze, dobra, tam w takim razie pójdę sobie. Idziemy, idziemy, idziemy na górę. Idziemy, nie sk-
skacze na mnie, cwelu walony. Dupala, jeżala, no. Skrzyneczka! Skrzyneczka! Karta. O! Weźmy sobie podwójmy. Dajmy tutaj jedną. Okej, gówno. Gówno! How dare you, motherfucker. Nie tu, w prawo. Co wy robicie? Nie gadaj, że worek złota. Ale... Ale fajne. Azus, wizja. A, no tak, to było to. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, nie wiem. Prawie się w ognicho waliłem, naprawdę, prawie się w ognicho waliłem. Waliłem się prawie w ognicho. Niefajne, niefajne uczucie. Walić się prawie w ognicho, naprawdę. No spadamy stąd, no. W sumie mamy tam arcade room, ale mamy bardzo mało hajsu, kurde, nie. Dupa. A tutaj jest wizja. To mi daje wizję, okej, okay, dobra. Fajne, 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 fajne. Hajsik, 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 właśnie tego mi brakowało. Dosłownie tego mi brakowało. Tam jeszcze mamy drugi, a ten, super room. O, fajna maszyna. Cokolwiek? Serio? Are you fucking kidding me? No nie rób sobie ze mnie jaja już maszyną walone, no. Przez dwa razy albo trzy miałem lock-up. O, fajnie, coś gównianego mi wypadło. Lepsze to niż nic. Ale jednak nic też nie jest fajne. Kuźwa, dupa jeża. Dobra, idziemy tutaj, o. Dajesz, 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 no pokaż się, kuźwa! Gówno głupie. Halo? Mamusiu? Okej, padła. Okej. Nie mam pojęcia, które lepsze. Enedu Afryka ma bietać. Bierzemy to. Nie wiem, co to mi dało. O, super! O, kocha mnie. Okej, okay, idziemy dalej. Idziemy dalej, jakoś nam idzie, tak wam szczerze powiem. Jakoś mi idzie. Nieźle. Wow. Takiego czegoś ja wam muszę powiedzieć, że jeszcze nie miałem. I chyba mieć nie będę, bo się kuźwa zaraz w nerwie. I wyłączę tą grę w cholerę. Au. Ojeju, jeju, jeju, dajesz, panie, dajesz. Damy radę, ja w ciebie wierzę, Isaac, ja w ciebie wierzę, naprawdę, uwierz mi. Poniekąd jakoś w ciebie wierzę, tak? No, no okej, okay, no, chciałbym w ciebie wierzyć, ale jakoś trudno mi w ciebie wierzyć, bo wiem, że kuźwa. Ja nie umiem grać, ja przegram. Ja coś tak czuję, ja czuję to. O, znowu jakiś artefakt. Wizja! Super! I bomba. A tu jest akurat secret. Szkoda, że mi to gówno dało. Okej, okay, idziemy na dół.
Gówno głupie. O, bardzo fajny pokój, tylko kurde, że gdybym nie stracił tego życia, to by było jeszcze fajniej, naprawdę. No weź zgiń. Wow, było bliska. Bomba. Okidoki na dole. Widzę, że jest secret. Tam sobie za chwilkę pójdziemy. Okidoki. O, moneta, moneta znowu, moneta, kochani. Kuźwa, jeszcze spadł na mnie dokładnie pająk, no ja pierdzielę. Dobra, ryzykuję idąc tam, dlatego chyba się wrócę i pójdę do jakiegoś sklepu albo do czegokolwiek, żeby tylko się uleczyć, kupić sobie życia, cokolwiek. Naprawdę, tu nie ma sklepu, okej, tu super, tu nie ma sklepu, okej. Okej, no to zginąłem chyba. Tam gdzieś widziałem, chyba była bateria, tak mi się bynajmniej wydaje. Oby. Tak, tam była bateria, dobra, nieważne, była bateria, więc dobrze, że to nawet użyłem, bo wiem, że bym zginął, wiem, że po prostu bym zginął, naprawdę. I na tego bossa, no bo ja już tutaj chyba nie mam... A, poczekajcie, tam było w sumie życia, masz rację, w tym... W Secret Roomie było przecież życie. Okidoki, mam... Jedno trafienie. Heh, super. Przegrałem, nie, przegrałem, spoko. Najważniejsze, kochani, że się starałem, tak? To jest zawsze najważniejsze, to jest po prostu... Ważne są chęci, naprawdę. Okej, dobra. Poszło. To biorę. To biorę bez wątpienia, to biorę, to mi daje jedno życie, daje mi damage ogromny. I ja idę dalej, mam to w dupie, bo tutaj już nie ma czego szukać po prostu, tutaj już nie ma czego szukać. Golden Room by mi się pokazał, ale nie było, więc nie ma czego szukać po prostu zwyczajnie. Dobra, idziemy tutaj do Arcade Room, a sobie pójdziemy. Ja nie mogę z tego korzystać. To z ciebie korzystam. Ej, kuźwa. O, damage up, tylko że ja nie wiem, to mi się już raczej teraz nie przyda. Super, dobry arcade, naprawdę, dobry arcade, naprawdę. Czy to jest wizja? Wizją, dobra. Super. Secret na dole. Subcio. Znowu to coś, dobra, to mi się bardzo podoba. Nie wiem, co mi wypadło, cholera. Tam chyba coś jeszcze było, dobra, nie chcę tego, nie chcę podchodzić, bo wiem, że zginę. Czy z tego naprawdę te gówna muszą wypadać? Okej. What the fuck is that? Okej, okay, ciekawy pokój, naprawdę ciekawy pokój, takiego pokoju się tutaj kompletnie nie spodziewałem. Puberty, kuźwa. Addicted to do what? Excuse moi. Dobrze, to jest tylko i wyłącznie jeden pokój, naprawdę. Okidoki, pół życia. Drugi secret mamy tam gdzieś.
Dajesz, dajesz, dajesz. Co to jest? Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale to pokazuje, że jest ok, więc... tego nie będę brał, bo to zabiera życie za otwarcie. Idę na bossa od razu, idę na matkę. Czarne serce, dobra, to się może przydać. A raczej na pewno się przyda. No cóż, no to idziemy. Fuck. Okidoki, dobra, udało się. Mam jeszcze Devil Room, który teleportuje nas do Devil Rooma. Jestem 8070, tak? Nieźle, time to jest 14 tysięcy, ciekawe. I w ile zrobili to najlepsi? Poczekajcie, aż jestem ciekawy. Najlepszy miał, poczekajcie. Co ja robię? Global. What? To jest cheater, to jest cheater, to jest bez wątpienia cheater, na pewno to jest cheater. Czas? 23 minuty. Dobra, w to jeszcze jestem w stanie uwierzyć, że tyle to zrobił i level 11. To są 23 minuty, dobra. Tym razem ja się wybieram, ale dzisiaj widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie w górę, jak komentarz i na razie, trzymajcie, pa, pa.